Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Dziedzictwo Hogwartu. I co, dzisiaj czas na zwiedzanko, nie? Czas na zwiedzanko i na w sumie poboczne zadania. To na razie zostawiamy w spokoju. Przygotuj się do sumów, no właśnie, to spokojnie. No troszkę... wszystkie mnie korcą. Dobra, zacznijmy od góry? Zacznijmy od góry. A, i właśnie, dopóki. Ja wiecznie o tym zapominałam. Czytałam i zapominałam. To jak wyjdziemy z swojego pokoju, tak? I pójdziemy do pokoju wspólnego, który się znajduje... Są czyjeś pokoje, to wszystko? O, mamo. Tutaj? Chciałabym pójść do pokoju wspólnego. Mówiliście mi coś o dużym oknie. Dużym oknie, w które mam postrzelać. Ojej, no jak my tu ładnie mamy. To się wcześniej nie przyglądało. No ale to są te same okna. Chyba nie o to chodzi. To myślę, coś mówiliście o dłuższym oknie, ale te okna są takie same. Tylko, moment, gdzie ja teraz się znajduję? Bo ja się teraz znajduję. No właśnie, ja jestem troszeczkę obok pokoju wspólnego, to nie był ten pokój. Coś mi się zdawało, że to nie to. Ale i tak byłam w bardzo ładnym miejscu, w którym chyba wcześniej nie byłam. Pokój wspólny. Tu mamy syrenki. Cześć, co tam chrupiecie? Dałabyś trochę. Tutaj jest... A czemu to jest tak? Aha, weź do skryptorium. Nie, bo tu się wchodzi do Slytherinów. I tu się idzie do pokoju wspólnego, tak? Czyli jednak chyba byłam w dobrym miejscu. Tamto okno? O którym oknie mówiliście? Dobra, spróbuję wszystkie trzy. Nope. To już strzelałam. I w to jeszcze też postrzelam. Co nie tu? Chodźmy poszukać dalej. Tu jest taki... O, jak tu ładnie, jak tu ładnie. To my fontanny. Ciekawe, a może chodziło o takie na górze? Chyba nie. To jest jakiś easter egg, o którym ja słyszałam od was, no ale niewiele mogę zrobić, bo nie wiem dokładnie, o które to okno wam chodziło. Wiem, że miałam w jakieś okno postrzelać, ale... Ale żadnego okna tu więcej nie widzę. Chyba, że chodzi o okno w moim pokoju, ale... Popie? O! A co to tutaj się tak chowa? Alohomora. Aha, rękawiczki. Rebellion. Tu gdzieś widziałam w ogóle coś niebieskiego mi śmignęło też, ale... Może mi się wydawało... Bo będę potrzebowała dokładniejszych wskazówek. Co mam zrobić i gdzie. Bo chyba, że chodzi jeszcze o to okno u góry. Ale nie wiem, czy to tam dolatuje w ogóle. W
Więcej żadnych okien, moi drodzy, niestety nie widzę. A jeżeli chodzi o nasze pokoje, to nasze pokoje mają tylko takie jedno okno u góry. To też jest duże. Ale wydaje mi się, że pisaliście pokoju wspólne. W pokoju wspólnym są... Siema. Tylko trzy. Trzy duże okna. Ale chyba nie będziemy tracić więcej czasu na to. W to strzelam? To chyba tak, tak? Tam chyba też nie dolatuje. I nic więcej tutaj nie ma. To jeszcze na górę można wejść, bo... Przecież nie, tutaj się wychodzi. No to nie wiem. Wybaczcie, ale nie wiem. Chyba, że to chodzi o przed tą salą. Się nastrzelam. I nic z tego. No nic. Nie pykło. Gdzie my się mamy spotkać z tobą, mój drogi? Tutaj. No zobaczmy, co tu się wydarzy z tą Anią, tak? Bo idziemy do... Idziemy się zobaczyć z Ominisem? Chyba tak. Chyba taki był plan. W kolejności. No na pewno Ominis na ciebie czeka. I Ania. Sebastian. Nie, to jest Sebastian. Gdzie jest Sebastian? You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Anya! I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, I... Stop. You did what you had to do, and I agreed. It might well have salvaged my friendship with Sebastian for the moment. You did agree, and it did save your friendship with Sebastian. For the moment. I thought we'd gone too far before, but Sebastian is in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Uh-oh. Sebastian must not be in his right mind. Uh-oh. Nie no, my sobie poradzimy z potworkami. No, poradziliśmy sobie z Ranrokiem. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Ale tu są jeszcze nieporobione rzeczy. To Sebastian poczeka. Ale zaraz. A nie, ja tam jednak byłam i nie muszę. No dobra. No dobra, czyli mamy biec. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead. In the great room. Incendio. Aha, ja was nie mogę. Ta jest płonąca. Nie. Nie, bombarda też nie. Czekaj. To na ciebie co działa. Jeszcze jeden? Dajcie mi tę energię, bo ostatnio ją wykorzystałam całą. Trofea. Dobra, bez trofea idziemy. A, to dobra, już pamiętam. Kurczę, ale dlaczego? And there's no sign of Sebastian. Fringo.
Czekajcie, bo wy jesteście nieczuli, jak ja mam... No właśnie, wy nie jesteście podpaleni. Tak, wiem. O, wiecie, co bym chciała użyć? O, mandragory, której nie mam. Zmniejsza czas odnawiania czarów osoby biegującej. Oż ty, mały gnojku. Też mi się podoba. Muszę odpowiednio dobierać czary do odpowiednich przeciwników na jeden pasek, bo takie przemienianie jest trochę niefajne. Jeżeli mamy walczyć, to jest z tymi. Nie chcę używać na razie czarnej magii. Odłożę ją na bok. To teraz tak. To i na przykład to. Bo to są ogniowe. No. Hold on a moment. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. A nie poszła donieść na własnego brata? Brata? O kurczę. No dobra, chodź, idę po tego Sebastiana. Ale chyba nie tędy droga. Dobra, też tak można. Chyba tędy droga. Patrzcie, jak fajnie lubicie się tutaj. Revelio. I po imprezie. Nie wiem, gdzie jest ten nasz drogi kolega, ale zgaduję, że tędy się szło. The Inferi. They're everywhere. Incendio. Lubię blokować tego, czego nie mogę zablokować. Wybaczcie, ja wiem. Zaczynają nam się kończyć płótki lecznicze. Nie uzupełniłam ich po ostatnim razie. I nie zwróciłam uwagi, że... O. Że ich jest tak mało już. Może tu gdzieś będą, bo ostatnio nie zbieraliśmy. O, piżamę znalazłam. Ja tu byłam już tyle razy. To dlaczego tu są dalej skrzynki? O, tu są płótki, patrzcie. No ale to nie w tę stronę poszłam, żeby znaleźć Sebastiana. To też pięknie. Revelio. W takim razie, gdzie ty jesteś, kolego?
Nie tu. W takim razie... W której stronę ja przyszłam? Cholercia. Może chodźmy naprzeciwko? These in fury seem far from controlled. Incendio! Słuchaj, jakby jeszcze, ale... Nie. Tu nie, ale tu widzę moje podki. Tam była skrzynka. Tutaj też nie. Czyli nie tu. Ktoś tam sobie chrapie. Nie będziemy budzić. Tędy? Czy stąd... Nie, stąd przyszłam. Dobra, czyli na wprost. Chyba ostatnia ścieżka. Nie widzę innej drogi. Trochę grzybów. Byśmy mieli ich mało. Gdzie jest tam? Revelio. Nie to, to miałeś strzelić. Dobra, poradzimy sobie. Albo i nie. Ej. Kurczę, przerażasz mnie. Incredible. Sebastian. I told you. The relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne. But this will allow me to control it, just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! Solomon, go! The relic! No wujek, inteligentnie to żeś zrobił. Nie... Sebastian... No... Co to się... Ja go nie... Ja nie chcę z nim walczyć! Solomon, ja nie chcę z tobą walczyć! Dostaw wujka! Ja nie chcę walczyć z wujkiem! Zostaw! Ja go nie... Ale ja naprawdę nie chcę z nim się bić. No panie. Nie, ja nie chcę z nim się bić. Bo wiecie co, on trochę szaleje. A czemu nie mogę? Co ci jest? Incendio!
Be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. Avada Kedavra! Your choice. Oh, Anne. What have you done? Czy on dalej nie widzi, co się stało? Czemu to każda misja musi się kończyć tak smutno? I must get out of here. I can't let him leave. Sebastian, stój! Sebastian, wait! Przekroczył pewne granice. Tutaj nie ma co dyskutować na ten temat. Przede wszystkim atakując wujka, który dbał o tą siostrę cały czas. Może miał trochę odmienne zdanie i nie był w stanie zrozumieć, że próbować uratować siostrę zawsze można jeszcze, ale... Stop, Sebastian! Hold on! No ale to była jego rodzina i Sebastian, atakując go, trochę przekroczył pewną granicę. Mam wrażenie, że gdyby nie my, to może tak by to źle się wszystko nie potoczyło. Trochę go popchnęliśmy w niektórych momentach. What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, all right? Nagrodą za to zadanie niby było nauczenie się kolejnego zaklęcia, którego my się nie nauczyliśmy, ponieważ powiedziałam, że była opcja wyborowa, każdy powinien znać to zaklęcie. Rebellion. Domyślam się, że wybierając tamto, on by nam wtedy je pokazał. No ale to nie było to coś, co chciałam powiedzieć. Może chciałabym znać to zaklęcie, ale równocześnie chciałam mu powiedzieć, że posunął się za daleko. Także, no nie wiem. Może z czasem jeszcze dostaniemy. Chodźmy zobaczyć. Nati przyszła do mnie sobie z prośbą o spotkanie w pobliżu dworu Cape. To kawałek od Hogwartu, na pewno ma jakiś dobry trop Harlowa. No to chodźmy zobaczyć tego Harlowa. Gdzie on tutaj? O, na tej nowej strefie tutaj, rozumiem. A ja tu nie odkryłam
Nie odkryłam teleportu. No dobrze. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. O, mamy teraz wszystkie. Wszystkie trzy do wyboru. Ale i tak chyba najbardziej. Jestem oddana miotle, mimo tego, że wrzyna się w tyłek. Bo jak inaczej? Chociaż my tak trochę lewitujemy nad nią, nie wiem. Niektóre mają jakieś takie siedzonka, ale nie wszystkie. Chodźmy do Nati. I mama nam fajnie pomogła. Are you ready to finish Harlow? Bardzo chętnie, poproszę. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. No, to Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. Keep an eye out. Revelio. Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. Gullible children, walk right into our trap. Przecież wy nas nie widzicie. Ashwinders, we were right. What are we even doing here? They don't seem to care for me in Hogsmeade. No, niby są, ale nas nie widzą. Ha, 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 ha. Zobacz. Ej, bo ten tutaj jakoś tak dziwnie łazi. O. The fog blighted us a bit, I'll agree. Nonetheless, we have good. Kręcisz się, kręcisz, kolego. And so should we hold our heads. Jakby wszyscy tacy jesteście nieostrożni. To zobaczcie, co się z wami tutaj. O tej nie lubię, bo ona przyzywa te. Nati, cicho, my to robimy wszystko po kryjomu. A ty się tak drzesz, moja droga. Jeszcze jeden został. Jak tam wasza pułapka, koledzy? Jak się spisała? A? Nati, jaka zmęczona. And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must gradually give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Mówisz? No to chodźmy. This will not end in your favor. Incendio, Accio, Confringo. Gdzie on jest? O, szty. Zobacz, jakie mamy te ładne czary. Accio, Confringo. Not even trying. Czekaj, nie ten guzik nacisnęłam. Gdzie ty jesteś? Expulso!
Wiesz, co mam dla ciebie jeszcze? Zobacz. Raz. Dwa. A, czekaj, czekaj, bo to nie ty. Nie mam żółtego czaru przy sobie. Uważaj na ty. O. Chodź tu. Gdzie on jest? Nawet zobaczcie, radzimy sobie bez czarnej magii. No to masz jeszcze tego. A, on do nas abrakadabra wyskoczył. O, jeszcze wstał? Pani piosenkarka. No nie wierzę. No naprawdę. Tak jak jej tata obronił. Ona żyje, ojejku, ona żyje. Jezu, jak dobrze, ona żyje. Are you sure you are up for a visitor? Yes, mother. I feel fine and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, mother. Jesteśmy tu, halo. Hej. Idź sobie, mamo, chcę porozmawiać. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Kurde, zawdzięczamy ci życie, koleżanko. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days. But Nurse Blaney says that I am on the mend. I am sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. Uh-huh. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... Podjęłaś decyzję, by mnie chronić, zadziałałaś bez żadnego namysłu? You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty? Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts. Everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Oh, jak to miło Thank słyszę. You for coming to visit me. It is always good to see you.
No nic, moi drodzy. Tu się w takim razie pożegnamy. Bardzo fajne misje, no mimo tego, że niektóre bardzo smutne. No i tutaj w pewnym momencie też myślałam, że ten odcinek będzie najsmutniejszym odcinkiem w ogóle całej gry, ale okazało się na całe szczęście inaczej i na tym nic nie jest. No, także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, a my widzimy się w następnym. Bye!